Witam serdecznie wszystkich komediowych nerdów w kolejnym odcinku Bitów. Dzisiaj moim gościem będzie Michał Leja. Jestem nadal w szoku, że ludzie w ogóle chcą tego słuchać, jak my pierdzielimy, jak piszemy rzeczy, ale mam tutaj gościa, który jest totalnym komediowym nerdem i bardzo się jarałem na to spotkanie. I tutaj z Michałem, jest to w ogóle bardzo kreatywny człowiek. Mam mini Leja Show, Michał Leja Show. No człowiek robi różne rzeczy i teraz wydaje swoją, uwagę, co mnie bardzo zaskoczyło, po tylu latach na scenie, pierwszą godzinę, taką pełną godzinę, która nazywa się Anatomia. I będziemy analizować jeden wybrany przez niego bit komediowy, dwuminutowy, który zobaczycie, jak się rozrasta po drodze, więc zapraszam serdecznie i pozdrawiam. Dobra, no to tak, to witam cię serdecznie, panie Michale. Witam. Dzień dobry po podcaście dla nerdów o komedii i ten. I tak ma dużą oglądalność z Mieszkiem. Jestem w szoku. 11 tysięcy chyba z Mieszkiem było do tej 13 pory? 13 dzisiaj. 13 już dzisiaj. Wow. Właśnie też jestem w szoku. 3 dni, stary, jest dużo nerdów komediowych albo ludzi, którzy są ciekawi, jak to się robi i ten. A ty prowadziłeś, czekaj, Alfabet? Komedii kiedyś? Nie, to Sawczuk robił. Ja robiłem encyklopedię. Encyklopedię. Stand-upu. Tak, robiłeś tam, że hej. Tak, 7-8 lat temu. Tak, i ludzie chyba nie byli jeszcze tak aż tak zainteresowani. Kompletnie, wtedy. To było właśnie tylko dla środowiska, bardziej dla tych, którzy chcieli coś tam poznawać po malutku. Ja tam i Hecklera właśnie robiłem filmik i Crowdwork i zaznajomić z rodzajami komedii, nie? Robiłem, Pasparoidany. Paraprozdokiany. Dokładnie tak. Bo wtedy byłem bardzo zagłębiony w teorii i pomyślałem, niech ludzie to wiedzą, tak, jaką tak. to ma nazwę. One-linery mają inną nazwę. Profesjonalną, paraprozdokiany. Tak, no, bo my wtedy w Comedy Labie bardzo się tym jaraliśmy, że to w ogóle ma jakąś, wiesz, jakąś teorię, nie? Tak, że tak, ma tak, jakiś tak. background, że możemy się oprzeć. Wtedy mieliśmy tą książkę Greg, Greg Dean miał tą książkę o one-linerach. Ja pamiętam, że ją studiowałem, próbowałem pisać. Tak, tak. Kompletnie nie miałem żadnych umiejętności. Więc miałem, to tak się odwraca, dobra, jest setup, punch, dobra, setup, punch. Do. W ogóle, że się dowiadywaliśmy, że ludzie sprzedają swoje żarty, to było dla nas też nowość tam w Ameryce, że po prostu jeden żart. Piszesz i masz na przykład, a te żarty będą do sprzedaży i puszczasz po prostu te żarty i nie masz, gdzie ja sobie tego nie wyobrażam. Że sprzedajesz czy że kupujesz żarty? Że sprzedaję, no jedno i drugie. W sensie, nigdy byś nie kupił żartu? Ja bym kupił żart. Kupiłbyś żart? No pewnie, gdzieś dobry żart, co mnie. Znaczy wiesz co, kurde, nie burzujesz z innymi komikami? Burzuję. No właśnie, więc jakby w jakiś sposób jak burzujecie, to ktoś wymyśla do ciebie ten żart. Jakby razem pracujecie, więc ktoś ci de facto wymyślił ten żart. No ale wydaje mi się, że to jest inny klimat niż po prostu, wiesz, jakbym miał przeglądać, o ten żart sobie kupię. Wiesz, jakieś jest takie dziwne przywiązanie do tego żartu. Tak. Dlatego chyba szybciej, nie mógłbym sprzedać bardziej niż kupić, nie? Mhm. Sprzedać żart to jest dziwne bardzo dla mnie. Gdzie dajesz cząstkę siebie, rozumiesz, dajesz swój background. Chyba, że piszesz dla sprzedaży, no to wtedy jasne, jest konstrukcja, to co Jesselnik kiedyś mówił, że pisał 100 żartów dziennie. Do jakichś tam late night show czy coś takiego, że to jest ich praca, że siedzą i piszą do newsów, do nagłówków 100 żartów dziennie. Tak. I na przykład 5 jest wybranych do programu. Tak, dokonana, tak. No to są ci zawodowi, to co oni siedzą tam nad tymi gazetami po kilkadziesiąt żartów dziennie. No. Ja nie wiem, a z tym ze sprzedażą żartów, no to jest kurde trochę jak ze scenariuszem. Wiesz, pytanie, właśnie i to jest dla mnie też ciekawe pytanie, na ile ego moje powinno się łączyć z moją twórczością? Czy ja powinienem być taki, wiesz, to jest jakby, to jest cząstka mnie, czy jestem, czy bardziej tak, dobra, to też jest jakby twór, który idzie i ludzie mogą go różnie odbierać. I się nad tym zastanawiam, wiesz, czy ja nie miałbym problemu, bo ja oddaję czasami żart, jak coś wymyślę, tam kurde, wiesz, mówię, dobra, mi to nie działa, może ty to odbędziesz ten, i daję komuś te żarty. Ja też, wiesz. Ale tylko wtedy, gdy nie czuję, może to jest to, że może jakbym pisał i miałbym tak, nie, to jest zbyt moje, to bym sobie odłożył do swojego notatnika, a to są zwykłe żarty, one-linery, więc mogę je oddać. No myślę, że wtedy tak. A masz tak czasem, że widzisz jakiś żart i masz takie, kurwa, czemu ja na to nie wpadłem? Ja pierdolę, o Jezus, to jest tak dobre. Mnóstwo. Mnóstwo jest takich. Bardzo. Miałem ostatnio, nie widziałem na żywo, ale Janek, mój menadżer, mi opowiadał, jak Kuba Śliwiński, ma jeden żart, nie wiem, czy by chciał, żebym go zdradzał.
Dobra, powiem. Najwyżej tak. Go wytnę, to robimy ciach i wreszcie o tego żartu nie będzie. Przykro mi, nie zgodził się Kuba. Ten motyw jest tak dobry, że nawet opowiedziany... Zgodzi, więc teraz od razu przeskoczymy do tego, jak się jaramy, jak super to jest, więc w montażu... Trzeba by było do niego napisać, czy tak. ma z tym luz. No ja mi się wydaje, że chyba nie powinniśmy tego umieszać. Zdradzać, nie? Tak, to jest, bo to jest za dobre zakończenie, za dobre, żeby no. Komuś zabrać ten element zaskoczenia, nawet jak pięciu nerdów tam pójdzie i wiesz, będzie oglądać. No to więc powiemy tyle, że Kuba Śliwiński ma pewną konstrukcję, której mu zazdroszczę. No jest naprawdę genialna i ja teraz chcę to też zobaczyć. Ja pierdzielę. No dobra, to co? Przechodzimy do... A w ogóle jak? To cię też zapytam, bo uważam ciebie za jednego z bardziej twórczych komików, a jednocześnie, jak zacząłem przeglądać przed tym, jest bardzo mało twojego materiału stand-upowego. Stand-upowego, takiego, tak. De facto stricte stand-upowego, bo ty w pizdu napisałeś tych mini Leja show i tego jest... Ja się domyślałem, że to musi być w chuj roboty, bo sami próbowaliśmy takie rzeczy robić. Chryste panie, ty to wydawałeś co tydzień, czy nie? No nie, starałem się, ale nie było opcji. Nie dało się, tam nie? Się przedłużało 10 dni, 12, no. 14, co było bardzo frustrujące, no. Bo miałem już, chciałem dokończyć, a nie mogłem. I nagle temat przestawał być już aktualny. Ja pamiętam, że wrzuciłem jeden temat i to dość szybko. No. I to był temat o tych dotacjach, co artyści dostali. Okej, okay, no. I ja tam przyjąłem inny kierunek, stanąłem w obronie tego programu. Mhm. W sensie, bo zamysł tej pomocy moim zdaniem był w porządku. Jego wykorzystanie było bardzo złe przez niektórych artystów, ale sam zamysł, żeby to artysta rozprowadzał te pieniądze po tych niewidocznych ludziach na dole, tak. Dla mnie był okej. Okay. Wykonanie było tragiczne i potem wszystko się posypało. I rzuciłem to chyba tydzień po tym, jak to wypłynęło, co jest dość szybko, bo pracowałem bardzo długo nad tym i bardzo intensywnie, znaczy krótko, ale intensywnie. I ludzie mieli już to w piździe. Nie, także my już mamy wyrobione zdanie na ten temat. Tak, już się to, że pokazałeś drugą stronę, fajnie, ale już mam uczucia związane z tym tematem, a teraz wyszedł nowy temat, nie? Więc... I to jest najgorsze w tym, że nie da się być aktualnym. Musisz coś poświęcić. Albo jesteś aktualny, albo masz dopracowany monolog. No właśnie. To cierpi na tym. I jak żeście to balansowali między jednym a drugim w tym? Bo, a właśnie, i to też jest ciekawe rzecz, bo ty miałeś ekipę pisarską do mini. Oj, to jest dużo powiedziane. Dużo, to przepraszam. Ekipa pisarska w postaci Krzyśka Kasparka. Tak. No. I to... Okay. Ja z nim gadałem i on mówi, że napisze do ciebie. Ja mówię, wow, czy masz ekipę pisarską, zajebiście, czyli robi się coś takiego. Nie, to Krzysiek pomagał mi w researchu i potem rzucałem mu monolog i on po prostu, bo on ma bardzo specyficzne patrzenie na świat i już ma ciekawy background życiowy i naukowy, więc bardzo ciekawe jest jego spojrzenie na każdy temat. I jemu to podsyłałem i Jankowi, mojemu menedżerowi, który też ma zmysł komediowy, bo robił i w kabarecie i w impro robi, więc to była moja ekipa pisarska. Aha, ja myślę, że tam siedzi z pięciu osób, siedzicie, bardzo chciałem, bardzo macie chciałem. Writer's room i w ogóle i niestety. Nie. To są polskie warunki, czyli ekipa pisarska, jeden ziomek na Google Docs i ja w samochodzie nagrywający do telefonu. Z wyłączoną klimatyzacją, bo jak miałem włączoną, to mi szumiało i mi traciło na jakości dźwięku, więc musiałem w pełnym słońcu czasami przerywać i co na przykład 15 minut otwierać drzwi na 5 minut, żeby po prostu nie dostać udaru. No. To są bardzo polskie warunki. Tak, a potem kupiłem sobie sprzęt podobny do twojego i przestałem nagrywać. O nie, albo się skończyła pandemia. Skończyła pandemia i postanowiłem robić stand-up. No to dobra, to teraz wracam się do średniego pytania, ale wrócimy też do pierwszego. Średnie pytanie brzmi, jak sobie balansowałeś pisanie aktualności do ogólnych... Znaczy w sumie tak, to robiłeś o aktualnościach i jak to szybko wyrabiasz, bo ja się boję pisać o aktualnych rzeczach, bo to się zaktualizuje w ciągu tam tygodnia, dwóch. I jakby wiesz, masz żart, super, ale... Dlatego postanowiłem brać bardziej tematy, które będą cały czas aktualne albo dłużej aktualne. Na przykład zrobiłem ministra Czarnka. No. W sensie on się aktualizuje, ale coraz bardziej i lepiej i ten materiał się rozrasta, ale ten mój materiał jest cały czas aktualny. O Rzeczniku Praw Dziecka tak samo. Zresztą bardzo wdzięcznie się pisze na jedną osobę. Robi się portret jakiejś osoby, spojrzenie komediowe na jego życiorys i jego dokonania. Jest to bardzo wdzięczne, bo tam masz same premisy. Każda informacja może być premisem do żartu i to,
to łatwiej się pisało. Łatwiej się pisało. Łatwiej się pisało. O, to ciekawe. Bo wystarczyło wyrobić sobie opinię na temat tego człowieka, przeglądać jego życiorys, jego dokonania, jego wypowiedzi i po prostu to przerabiasz. A jeżeli masz jakiś temat sam, gdzie trzeba go ugryźć od różnych stron, no to to jest bardzo, bardzo trudne i czasochłonne i zawsze niewystarczające, bo jakikolwiek temat podejmiesz, to i tak w komentarzu będzie typ, który zna historię i sięgnie ci do lat 90., 80. i powie, a ten typ był związany z tym typem i te połączenia i nagle się okazuje, że mimo, że zrobiłem jakiś tam research, to i tak niewystarczający. Okay. I zawsze będzie ten research niewystarczający. No tak, nie masz jeszcze, jak masz tylko Kasparka na twoim tym, tak, no to jest ewidentnie za mało te ludzi. I jest taki problem, że ja kompletnie nie mam wiedzy. więc każdy temat, który brałem, dowiadywałem się o tym temacie wszystko. Od zera, tak? Tak, no ja nie miałem, każda informacja była dla mnie nową informacją. Dlatego może to jest plus, bo dzięki temu ja mogłem się jarać tym, że się, wiesz, podpalić pod tą informację i zrobić żart na ten temat. Wszystko było dla mnie nowe. Okay. Każdy jeden temat. Więc to jest to duża trudność, ale... Opiniotwórczy człowiek, który o niczym nie wie, ale... O niczym nie wiem, opinię. Ale jak się dowiem, to mogę mieć opinię. Jak każdy w internecie. Tak. A czekaj, właśnie, pauza, premis, bo jeżeli tu oglądają ludzie, którzy chcą w temacie komedii robić albo robią premis, jak definiujesz premis? Jak byś zdefiniował? Wstęp do żartu, wstępna informacja do żartu, no nie wiem, też fundament do żartu, no tak można to powiedzieć, czyli zdanie otwierające. To ja, wiesz co, z naukowcami raz robiłem te stand-upy takie ten i oni super zrobili, to jest teza, to jest stary kurwa, po prostu teza, to jest tak jak na początku, bo jakby schemat idzie żartów i tak, że masz premis, potem masz setup, puenta i lecimy w dół, aż się skończy temat żartu. I tak jak sobie myślałem, teza to jest bardzo dobre określenie. Zdecydowanie. Tak, bo wcześniej też tak miałem jak ty, tak, taki fundament, taki wiesz, nasz kierunek, w którym to strzelamy, to jest teza, stawiasz tezę i lecisz. Bo tam wcześniej użyłeś tego ten. I dobra, i cofam się do pierwszego pytania, że jesteś twórczy i strasznie dużo, bo... A właśnie, jeszcze chciałem zapytać, jak się ci przeskoczyło od występowania przed publicznością do gadania do samochodu, znaczy do telefonu w samochodzie? Czy brakowało ci publiczności? No zdecydowanie, ja kiedyś próbowałem robić ten format przed publiką, bo ja robiłem Michał Leja Show wcześniej, dlatego to nazwałem Mini Leja Show, bo miała być to wersja mini tego, co robiłem wcześniej. I też tam próbowałem robić monologi, co było jeszcze trudniejsze. Że robiłem monologi na tematy aktualne dla publiki zgromadzonej, która nie ma pojęcia o tym temacie na przykład, bo robiłem na przykład o Państwowym Instytucie Filmowym. No. Ludzie nie mieli kompletnie żadnych informacji. Albo na temat Jerzego Zięby, gdzie nie wiedzieli kompletnie, kto to jest. Nie mieli żadnych emocji i odczuć wobec tego człowieka i nagle musiałem trochę wypośrodkować, trochę im powiedzieć, kto to jest, a trochę olać to, że oni nie wiedzą, bo to idzie do internetu. Tak. Ale tam robiłem monolog, który pisałem dosłownie do piątku, do godziny 18, a o 20 był występ i mówiłem go raz, nagrywałem, montowałem i puszczałem. Wow. Więc masę żartów odpadło, bo ja się zajebałem w tekście. Oh, wow. Bo ja źle podałem setup, bo ja zjebałem puentę, przejęzyczyłem się. Tak. Albo pomyliłem słowo i nagle ludzie nie skumali, ale widać, że ja wiedziałem, co chciałem powiedzieć, no ale po prostu, wiesz, w tych nerwach i w tym wszystkim, no po prostu tak się zadziało, więc kilka żartów, no masę żartów nawet odpadło właśnie przez to, nie? Że to było na żywo i nie miałem powtórki z tego. Czyli paradoksalnie łatwiej ci było potem w samochodzie, bo mogłeś sobie to ciąć i montować. Tak, tylko że proces się wydłużył nagrywania, bo nagrywanie dla mnie 15-minutowego filmiku trwało 3 godziny w samochodzie. Oh, wow. Więc to też, bo chciałem bardzo, żeby to było słowo w słowo, co napisałem, bo ja trochę mam takie zboczenie, lubię skracać, lubię, żeby było jak najmniej słów, które są potrzebne do żartu. No chyba, że to jest w stand-upie, gdzie tam trzeba trochę... W sensie zamazać to, że to jest napisane, czyli tak, trochę rozumiem. Naturalności wprowadzić, dlatego te brudy tak. Trzeba po prostu wprowadzić. Ale jak piszę żart, to bardzo lubię, jak ma tyle słów, ile potrzebuje żart. I pewną też dynamikę i samo ułożenie słów jest dla mnie turbo ważne. Okay. Zresztą najważniejsze. Ekonomia.
Tak, no zdecydowanie. I tam chciałem właśnie, i było, były sytuacje, gdzie nagrywałem i po prostu miałem tak, a nie, źle to powiedziałem. Chodzi mi o taki kolejność słów, więc musiałem na nowo to nagrywać, a potem patrzeć na swoją mordę i to montować. To jest zawsze przyjemne. To jest jeszcze gorsze. Ale wiesz co, rozwalasz mnie teraz, bo stary, biorąc pod uwagę te twoje Michał Leja Show, to sobie wziąłeś coś o wysokiej stawce, dużo pracy, gdzie masz jeden strzał, żeby to wyszło. I jakby, tak patrząc z perspektywy komediowej, to jest kurwa no, dużo roboty na mały zysk, mam wrażenie. No, znaczy... Ja jestem zadowolony z tego, co dzięki temu osiągnąłem, no. Bo to wszystko mi procentuje teraz przy pracy. No, dokładnie. Jeżeli nawet chodzi o moje umiejętności zapamiętywania tekstu, nie? Nie masz wyboru, musisz. No tak, albo stresu, bo taki stres, jaki był przy tych monologach, no. Jest nieporównywalny, że z każdym monologiem się czujesz jak na pierwszych testach i jedynych testach. No, nie? I od razu już premierze i nagraniu, to jest kurde jak z impro, nie? Tak. Bo ja dlatego mówię o tym zysku do tego, bo normalnie komicy robią tak, testy, jeździmy, jest dopracowane, wchodzisz, nagrywasz, nie raz, kilka razy nagrywasz, wybierasz najlepsze nagranie i wrzucasz je do internetu, a ty omijałeś cały ten proces i skracałeś do jednego występu. Tak, tylko dlaczego? że ten format nie tyle, że tego wymaga, ale pozwala na to. No. Sam format taki newsowy, format z żartami obrazkowymi, gdzie to bardzo ułatwia. Okay. Te żarty są wyraźniejsze, nie trzeba ich tak bardzo dopracowywać. Bo zawsze można się posłużyć obrazkiem i to też w montażu potem pomaga, bo możesz sobie przysłonić obrazkiem, więc też na luzie. I w materiale stand-upowym, jeżeli grzebiesz tam w swoich doświadczeniach, to możesz jeszcze coś rozgrzebać i coś nowego znaleźć. Tutaj jeżeli masz informacje, to robisz informacje, puenta i to jest koniec. Oczywiście, gdybyś pracował nad tym, może byś znalazł nową drogę. Większy research. Większy research to nowe żarty, ale... Wydaje mi się, że jeżeli masz materiał, nad którym chcesz pracować, ten informacyjny, to potem tylko dopisujesz te puenty i drugie, trzecie, czwarte gadanie tego po prostu by sprawiło, że byłbyś w tym sprawniejszy i oczywiście to by było lepsze, ale niekoniecznie, że ten materiał by się jakoś rozszerzył czy ulepszył. Okej. Tak mi się wydaje. Ciekawe. Nie, podziwiam cię za ryzyko, jakie tam podjąłeś, żeby to za każdym razem, bo aż mnie telepie wewnętrznie, jak o tym myślę, że miałbym to zrobić, bo to jest naprawdę duża, powiedzmy, presja na ten jeden występ. A potem gość. I jeszcze gość? A potem miałem wywiad z gościem, gdzie niestety na tym polu nie byłem z siebie zadowolony, bo tak dużą uwagę przykuwałem do monologu, że nie skupiałem się na gościu. Że miałem, okej, to jest komik. No właśnie, to powinno samo działać, nie? Czy nie? Tak, powinniśmy sobie poradzić w rozmowie, bo jesteśmy dwaj komicy, to będziemy sobie po prostu żartować, brylować. I się okazało, że nie. Że nie? Że naprawdę? Nie. No, miałem rozmowę z Abelardem i Kacprem, dwie rozmowy, które położyłem kompletnie moim zdaniem. Tak, naprawdę? Obejrzę teraz. Znaczy, one się bronią, wiadomo, na jakimś tam poziomie, ale ja miałem podejście takie ignoranckie, że no to jest Abelard, to jest Kacper. Okej, dać do rady, tak? Z dwóch moich ulubionych komików na tamten moment. Zaznaczam. bo teraz jest Piotrek Szumowski, wiadomo. Wiadomo, wieczny wróg. Tak, więc miałem tak... Oni to dźwigną, oni sobie z tym poradzą. Zresztą też Piotrek Szumowski był moim pierwszym gościem w Michał Leja Show. Położył kompletnie. Tak, że kurde, podszedłem do niego i powiedziałem, Piotrek, ja mam taki bałagan w głowie. To był pierwszy odcinek, jest mnóstwo rzeczy się wyjebało, jest nagle, się okazuje, że ekran jest na dole, mimo że powinien być na górze w trakcie rozmowy. Jest masa rzeczy, które gdzieś tam mikrofon przestał nagrywać, jedna kamera siadła, wiesz, jak te wszystkie rzeczy techniczne. Właśnie jeden monolog w ogóle nie wyszedł z tego powodu, że kamera, więc cały monolog musiał być do wyjebania, bo był na ten tydzień, a kolejny Michał Leja Show było za dwa tygodnie, więc cały monolog poszedł się jebać. Ale i z Szumowskim podszedłem do niego i powiedziałem, Piotrek, wszystko kładę na twoje barki. Dźwignij tą rozmowę, proszę. Ja będę ozdobnikiem. I on to zrobił. Super. Jest jedna z najlepszych rozmów, jaka jest w Michał Leja Show w tym krótkim formacie, bo trwał też chyba
10 odcinków chyba tam wyszło, czy coś. No, walczysz o, powiedzmy, że od razu wchodzisz na głęboką wodę z tymi twoimi projektami, to ci tak muszę przyznać. No ale dobra, wracając do początkowego pytania, bo mówiłem, że jest mało stand-upu z tobą, nie? Że właśnie takich tak. godzinnych tak. Tych materiałów, więc... Bo ty wydajesz półgodzinny materiał, a teraz czy teraz będziesz wydawał godzinny jakiś, czy coś takiego? Czy tak, jak... dokładnie w niedzielę od dzisiaj będzie premiera mojego... Naprawdę? W niedzielę za tydzień? Tak. Co ty gadasz? Okay. 20 lutego. No to zajebiście, dobra, to wracając. I teraz będzie twój godzinny twój materiał. Pierwszy mój godzinny, bo miałem dwa wcześniej materiały. Półgodzinny, no. Wszystko pod kontrolą. Potem 37-minutowy mi wyszedł bezbek z Varieté. Który aktualnie jest niepubliczny. Właśnie, dlaczego? Co się z nim stało? Jestem niezadowolony z niego. A? Aż tak? Że kurde. Z nagrania. Jestem ze Freemana niezadowolony, ale wisi. Tak, ale tam ja to trochę położyłem na montażu, bo zaufałem dźwiękowcowi. Zaufałem, że to jest okej, to co jest. Że to jest profesjonalnie i się okazało, że reakcje, które były na żywo, w ogóle nie są oddane na nagraniu. I jest wrażenie, że ja mówię po prostu w pustkę. To prawda. Gdzie to był okej występ na żywo. Aha. Fakt, że to był teatr wyciszony, nie pomagało. Nie był to jeden z moich najlepszych występów. Okay. Ale zrobiłem go dobrze na scenie, ale reakcje nie były takie, jakie były na innych występach. Na przykład w Kołobrzegu, jaki miałem występ z tym, czy w ogóle w innych klubach. Naprawdę ten materiał dobrze hulał. No ale... Pomyślałem, że wiesz, zrobiłem nagranie na 5 kamer, profesjonalnie, to ładnie wygląda, Varieté, teatr. Bardzo ładnie. Kurde, zresztą, no. Chciałem coś takiego mieć i miałem tak, okej, okay, to jest to, co chcę zrobić. No i nie zaufałem temu takiemu w środku, jest taki, czasami mam taki głosik w środku, wiesz, nie rób tego. I czasami go olewam i wtedy bardzo żałuję. I wtedy po miesiącu już miałem tak, ja nie chciałbym, żeby to wisiało. Wow. Jeszcze dostał żółtego dolara. Gdzie mi zajebało kompletnie wyświetlenia. No, no. Bo to hulało fajnie przez 3 dni, bo chyba w 3-4 dni miało 300 tysięcy wyświetleń. Więc to się zaczęło rozrastać. No i wpadł żółty dolar i mi zajebało dosłownie, tak zarżnęło kompletnie wyświetlenia. Wow, a ten, ale planujesz teraz to nagrać jeszcze raz? Czy wkleisz to do tej nowej godziny? Nie, czy... mam. I wywalasz całe te 40 minut? Tak bez beka. Znaczy, do kosza? Menadżer mnie namawia, żebym to po prostu znowu wrzucił. Ja też cię namawiam. Może zrobię to publiczne, ale po prostu nie jest to, wiesz, jeżeli ktoś by mnie zapytał, a co ty robisz, wiesz, stand-up, a masz coś, to nie podesłabym mu bez beka. A, okej. Okay. Na tej zasadzie. Zobacz sobie wszystko pod kontrolą, bo tam jest fajna energia, ale bez beka nie. Teraz tą anatomią wydaje mi się, że będę mógł się chwalić. No. To będzie to jest ten materiał, który będę miał spoko. Okay. Właśnie takie żarty o kutasach robię, więc 55 minut właściwie na 55, więc zobacz, bo taki materiał ten jest. No rozumiem, no widziałem Ali Wong wczoraj nową, więc jakby... jest też dużo tego. Ale to, czekaj, ale też mi szkoda, że znowu mnie telepie jako komika, że kurde 40 minut do końca. No i mam jeszcze w Netflixie 40 minut, na Netflixie. I to... Tylko tam. Ale to już też fatalne nagrania. No tamte nagrania to był dramat w ogóle. Dramat. Najfajniejszy jest... Tomasz Jakimek. Jakimek, nie? Gdzie to, jak ktoś robił, że na przyspieszeniu puszczał, że mu tak plamy potu tak rosną. I tylko kieszeń zostaje sucha. To jest tak zajebiste. I to ten proces postępuje, bo turbo gorąco no. W hybrydach, bez klimy. No, wiem. Tam wszystko było położone. Olka na przykład, Szczęśniak, miała występ. Robił występ i nagle w trakcie gdzieś tam żartu jest nagle i ze scen i nagle po tym dźwięku pojawia się dym na scenie. I to jest po nagraniu, w sensie w nagraniu, normalnie. I jest ten dźwięk. Rozumiesz? Jest fatalnie po prostu. Jest i cisza i nagle wiesz. I wszyscy mają, to stąd był ten dźwięk. Żeby zadymić. Nie było to dobre. No i za wcześnie. No nie, no wiadomo, kurde, przecież na początku to wszyscy byliśmy tacy, wiesz, nieobierzeni, ale czy ty już nie odzyskałeś praw do tego? Nie ma jakieś tam, że 2 lata mijają jakieś tam karencji, czy jak to się nazywa, już możesz to używać gdzie indziej? Rok, tam był no to rok. Rok, no to nie chciał... Nie chcę mieć, nie. Nie? Każdy materiał już po nagraniu jest lepszy.
już go, nie jestem dumny z niego, nie? To jest ten etap, na którym byłem. Okej, okay, rozumiem. Macie go i teraz, teraz mam nowy materiał, no, który testuję. I też już mam anatomię, że mam tak, to było, nie? Nie chciałbym już jej grać nigdy. A gdzie ją nagrałeś? W hybrydach. W hybrydach. Na szczęście wszystko było suche. Trochę się tam wycieram ręczniczkiem, ale spoko. Ale jest okej. Nagranie wydaje mi się, że jest w porządku i zawalczyłem o ten dźwięk, bo z tym jest największy problem. To prawda, to jest najgorsza rzecz, jaką w polskim stand-upie jest. To jest kurde dobry dźwięk. Żeby wiesz, albo masz żyleta dźwięk, twój głos, albo publiczność. I żeby to wypoziomować, tak, ja miałem spotkanie z montażystą, potem i z dźwiękowcem i ja musiałem powiedzieć, jak to ma wyglądać i niestety straciło to trochę na jakości, bo jest delikatny pogłos. No. Ale dzięki temu mam tą energię, którą miałem na żywo. No. Że cały czas, bo była bardzo fajna energia, że cały czas ludzie mi się, wiesz, śmiali, że to nie było tak, że był żart. Śmiech. Tak było po montażu, nie? Nagle oglądam po pierwszym montażu i mam tak, co jest? No. Powiedziałem tutaj, pamiętam, że były tutaj te śmiechy takie, wiesz, fala. Takie trwające cały czas, nie? Że sobie jesteś w tym cały czas, w tej energii. I to było na żywo i potem oglądam, nie, to ja chcę, żeby to wyglądało, jak było na żywo. No. No i mi się, wydaje mi się, że mi się udało uzyskać ten efekt, więc... Zarobiście, to gratuluję. Ja też walczyłem, w Krynicy jestem zadowolony, to jest jedyne, gdzie jestem zadowolony z dźwięku do tego. No to dobra, to przejdziemy, bo będziemy puszczać fragmenty z anatomii, tak? Tak, to jest, tak. Ja w ogóle chyba byśmy puścili 3 od razu. Jeden po sobie. No tak, ale to jest, czekaj, to jest jeden fragment, którego ewolucja zachodzi, tak? Tak, to jest jeden bicik, druga część, polecam w anatomii, mówię o tym, stąd się w ogóle też bierze tytuł mojego programu i całe intro, bo historia polega na tym, że moja mama mi powiedziała, że miałem być usunięty, że miała być przeprowadzona na mnie aborcja, jak byłem w jej brzuchu. Rozumiem, domyślam się wtedy. Co też mam taki żart. I to jest druga część tej historii, bo w pierwszej części wprowadzam ludzi, że miałem być usunięty. Tak. Co wprowadza ludzi, że moja mama chciała mnie usunąć. W drugiej części historii wyjaśniam, że to tak nie było po prostu, że to był błąd lekarski. I o tym opowiadam. I to jest ten fragment, występuje z nim pierwszy raz w życiu. Gdzie to jest? To jest, ojejku, coś tam mała. Mała co? A gdzie to, na jakim mieście? Właśnie coś tam mała. Coś tam mała. Aha, czyli to jest gdzieś tam, pojechaliście na open mic'a, czy to jest przy twoim materiale? Nie, to jest mój testowy materiał. Testowy materiał, zrobiłem pierwszy raz w życiu, też rzuciłem się na głęboką wodę, czyli testujemy godzinę materiału. Całą godzinę? Chociaż nie, dobra, okej. Okay. Miałem 15 minut końcówki split stand-up, takie, że rozumiem, miałem żeby pewne. Miałeś czyli pewniaka, tak, że zamkniesz i nie będzie wstydu. 40 minut może być fatalne i 15 wyciągnę to. Bo materiał był już dopracowany, bo grałem na dużych salach, więc miałem tak, okej. Okay. I to była moja deska ratunku. Okej. Okay. A tutaj, ale ludzie byli bardzo wdzięczni i też to było zaznaczone, że to są testy i fajnie, że to zrobiłem. Ja, jak zrobiłem ostatnio testy, to pół godziny powiedziałem kompletnie nowe, na końcu przeprosiłem ludzi i dałem im darmowe bilety na następny. Stary, okay. Taką bombę zakurwiłem, tak? Pół godziny ciszy, ale taki, że on tak siedzieli i nie wierzyli, co się dzieje, nie? Co bo ty? Bo było tuż po wydaniu materiału i wiesz, i tak, ej, dawajcie, podajcie, i wiesz, takie, wiesz, takie jechanie po ziemi, ja sobie nie zdawałem sprawy i ostatnio raz sobie cenę, że coś robię, dlatego jak słyszę, że ty masz te 15 minut, mówię, kurwa, mądry człowiek, dobrze. No bo wiem, że z Mieszkiem o tym gadałeś, że tak, nie mógłbyś testować jak Abelard Kacper, że pełnej godziny. Rozwala mnie to. Tak, no, ja działam sobie hybrydowo, okay, teraz. Na przykład miałem tak, że sobie fragmenty testowałem w Comedy Labie, mhm, po 5-10 minut i teraz testowałem w Warszawie w tamtym tygodniu mój nowy materiał, to miałem 25 minut tego przetestowanego na Comedy Labie i reszta już taka napisana wcześniej, nie? No. No i mam cały nowy materiał i pierwszy raz cała godzina, ale to nie jest tak, że to jest napisana godzina i mówimy pierwszy Dokładnie. Raz. Tylko po prostu gdzieś pewne rzeczy już mam wytestowane, więc gdzieś wiem, że coś tam jest. Uratujesz a poza tym się. Ja bardzo dużo pracy wkładam, zanim powiem to na scenie. Mhm. Jestem tego typu człowiekiem, że nie wychodzę z czymś, co nie jest przygotowane, że na przykład z pomysłem na scenę. A, czyli ty ten, jesteś taki, że już masz rozpisane tak, bardzo mocno. Tak, mam przegadane, już mam gdzieś szukam. Przegadane?
No tam, że sobie chodzę po pokoju na przykład hotelowym, nie? I już mówię ten monolog, już gdzieś tam szukam tych ścieżek, okay, żeby tego nie robić na scenie, bo potem na scenie i tak mam to miejsce, tak, więc tak, jeżeli mam energię od ludzi, to ja sobie coś jeszcze dorzucę, więc ja się nie zamykam na to, mhm, ale po prostu nie opieram w całości. To powiem ci teraz jeszcze jedną rzecz. Testowałem ostatnio program z Kacprem i z Rutkiem. Ja testowałem sobie fragment, to właśnie te pół godziny pierwsze. I mi bardzo dobrze poszło. Także wyjątkowo dobrze. Miałem tak, okej. Mówiłem to drugi raz, drugi, trzeci raz. Coś dorzuciłem, gdzie nie miałem zaplanowane, ale sobie rzuciłem, też spoko weszło. Super, dobra. Kacper mi mówi, stary, jak no drugi raz, zajebiste, nie? Rutek do mnie dzień później dzwoni, wow, nie? Za ten materiał można już płacić, Leja, spokojnie. A Belar do mnie pisze wiadomość, Michał, słyszałem dużo dobrego o twoim materiale, bo gadał z Kacprem pewnie, jak było, nie? No. Ja mam, kurwa, rozjebałem. Ja już to potrafię, nie? Odwiozłem rodzinę na Podkarpacie, na piątek mam wrócić na Comedy Lab, więc odwiozłem na Podkarpacie rodzinę, mam wrócić pociągiem i mam 2 godziny w pociągu na przygotowanie się. Ale byłem zmęczony, wiesz, zasnąłem w pociągu, nie zdążyłem się przygotować. Idę na Comedy Lab, ale mam tak, kurwa, już to potrafię. Mam tam, co, powiem, może o tym. Tak. Też miałem bekę z moją żoną, bo moja żona kazała mi napisać materiał o mleczakach, o zębach mlecznych. Po prostu o mleczakach, mm-hmm, to jest fajny temat, Michał, o mleczakach. Mm-hmm. Ja mam tak, nie mam nic kompletnie o mleczakach, ale wyjdę na scenę i zacznę gadać o mleczakach, nie? Ja to potrafię. Kumasz. Zapominam całą pracę, którą włożyłem, zapominam to, dlaczego te pół godziny mi tak dobrze weszło, nie? Mm-hmm. I wychodzę na scenę i bombię, mówię, że mleczaki są pojebane i ludzie mają, i nie mam za tym nic, nie, i po prostu, nie, są pojebane, nie, bo na przykład, i coś próbuję wymyśleć na scenie, i kompletnie kładę tą część, którą nie mam przygotowaną, ale na szczęście na koniec mam rzecz, którą mam rozpisaną, ale nigdy jeszcze nie testowaną, rozpisana rzecz nietestowana wchodzi. Mhm. Okay. I znowu musiałem sobie przypomnieć, trochę specjalnie, trochę się wystawiłem na to. No rozumiem, no. Trochę gdzieś w głębi chciałem poczuć, dlaczego, jeżeli mój materiał siada, to dlaczego tak jest, nie? Już wiesz. Tylko dlatego, że jest przygotowany wcześniej. Myślę, że to pisałeś, rozumiem. Ten błysk zdarza się czasami, ale nie mogę oprzeć na tym całego materiału. Tak, też tak mam, że dobra, coś się wyprowizuje i tam idziesz, albo a czasem wychodzi wyjebiście, myślisz, ogarniam. Tak, ale no, to się nie powtarza, to jest tak, jakby raz na jakiś czas się trafi, tak, tyle. Ja powiem, słyszałem, że była taka w LA, czy gdzieś taka drużyna impro kiedyś, która się nazywała Community, i oni strasznie dużo pracowali, żeby dostać się na jakiś taki level, że tam rozpierdzali, jeździli gdzie rozpierdzali, ja nie wiem, czy nawet Del Close ich tam nie prowadził. I oni zaczęli rozpierdalać wszędzie, aż w końcu usiedli i uznali, że oni rozpierdalają nie przez tą całą ciężką pracę, jaką wykonali, mm-hmm, wcześniej, żeby się doprowadzić, bo to oni są Community, i przestali ćwiczyć. No i to myśl, co się stało. Puch, w ziemię, rozpierdol, ekipa się rozpadła w ogóle, wiesz. I to jest właśnie to, że jak zaczynasz wierzyć w swój geniusz, a nie tą ciężką robotę, którą wcześniej wykonałeś, no to tak, dziękuję bardzo. No dobra, to co? Aborcja? Time? Tak, no. Pierwszy raz. Lecimy. W małej gdzieś. To nie było tak, że ja podkreślam, że miałem być usunięty, ale moja mama nie chciała mnie usunąć. To nie tak, że miała taką wolę. Po prostu lekarz jej powiedział, że trzeba mnie usunąć. To było też dziwne. Też nie oceniajcie lekarza. To też, żebyśmy kurwa nie wpadli do spirali. Chodzi o to, że aparatura USG nie wykryła bicia mojego serca. Więc aparatura powiedziała, że jest martwy płód, że nie żyje w środku. Że to było lata 90. na Podkarpaciu, nie? To ten, nie była aparatura. Wyobrażam sobie, po prostu ja sobie wyobrażam, że po prostu weszła taka stara ślepnucha. Potrząsnęła brzuchem, nasłuchała. Pachur nie dycha! Nie, ale to serio. To był jedyny USG w kobiecie. Nie było bicia mojego serca. I lekarz powiedział, że trzeba zrobić z tym porządek. Bo to jest martwy płód i może zatruć mojej mamie ciało. I moją mamę to przybiło. Nie? Bo jakby czekała na mnie, czekała na trzecie dziecko. I lekarz zobaczył, że ją to przybiło i powiedział jej na pocieszenie, cytuję, niech się pani tak nie przejmuje, przecież ma pani jeszcze 2 synów. Co za poziom empatii, nie? Ja pierdolę.
Tak jakby moja mama, a nie, zapomniałam, dobra, to luz na zimę wystarczy, nie ma problemu. Ale moja mama, za co jestem do mnie wdzięczny, powiedziała, nie, moje dziecko żyje, wierzę w to, że moje dziecko żyje, wypisała się ze szpitala na żądanie, poszła do domu i uratowała moje życie tą decyzją. To jest pojebane. To jest pierwszy raz, jak mówiłem tą historię. Teraz będzie drugi fragment z Kołobrzegu. To jest gdzieś, myślę, że miesiąc, dwa miesiące później, jak to mówię. A nie chcesz powiedzieć, jaką pracę w to włożyłeś? Czy po prostu wolisz najpierw wszystkie trzy i potem będziemy gadać? Wydaje mi się, że to będzie tak widoczne, że nie trzeba właśnie tego omawiać. Że jak puścimy trzy, to będziemy widzieć, albo możemy sobie... Zobaczysz. W sensie, wydaje mi się, że to będzie bardzo widoczne. Dobra, dobra. Jak się porówna. Bo to jest... znaczy, nie, jeżeli mogę, to bym chciał spauzować, jakby... Dobra. Co robisz po takim pierwszym występie? Co w twojej głowie siedzi? Jakby, czy ty siadasz, odsłuchujesz to? Bo ja siedzę i oglądam, ja po prostu oglądam to. No ja nie mogę siebie oglądać. Nie możesz siebie oglądać? Nie mogę siebie oglądać. To jak mi powiedziałeś, żebym znalazł te materiały i teraz to, no, to oglądałem pierwszy raz. Po tym. Ja nagrywam w razie czego. A, naprawdę? W razie czego, no. Co ty mówisz? Mam problem, bo pamiętam momenty, gdzie nie jest dobrze, a myślałem, że będzie dobrze i to są te momenty, gdzie się kurczysz w sobie, nie? Oj, gdzie tak. Się... Ja wstaję, pauzuję i chodzę po pokoju. Dokładnie, bo się, bo tak dokładnie. Nerwuję. Ale dużo lepiej mi się słucha teraz siebie. Okej. Okay. Więc tak jak kiedyś nie chciałem na dyktafon się nagrywać, tak no. Teraz to ratuję. No. I jak na przykład chcę sobie przypomnieć, co siadało, a na przykład długo nie grałem materiału, no to wtedy mogę sobie przesłuchać, ale to i tak w takich kryzysowych sytuacjach, gdzie kompletnie nie znam materiału na przykład. Wow, okej. Po pandemii na przykład musiałem sobie odsłuchać anatomię, bo wiesz, taka długa była przerwa po graniu, że nie wiedziałem. Tak, ja też tak mam. No. Nie wiedziałem, co tam było i miałem tak, jeszcze to było. Wow. Więc mniej więcej pamiętam, no ja mam to rozpisane, zdanie w zdanie. Aż tak, że tak. Gadasz zdanie w zdanie? Zdanie w zdanie. Wow. Przynajmniej do tego momentu. Przy nowym już tak nie robię, na przykład. Przy nowym materiale, tak? Przy nowym materiale już mam hasła. Właśnie też, ja już pracuję hasłami, już nie wypisuję sobie zdanie w zdanie, chociaż wiem, jak ma brzmieć żart, ale już przestałem, od kilku lat już właśnie tego nie robię, bo kiedyś właśnie tak zdanie w zdanie, wszystko było dokładnie, miałem na czerwono zaznaczone, gdzie puenty są i tak dalej, wiesz, a tak to, a teraz już tak bardziej... Tak instynktownie podchodzę do tego. Czyli ty siadasz po pierwszym takim czymś i co, rozpisujesz dalej żarty, skojarzenia do tego wypisujesz, czy co robisz? No cały czas myślę o tym materiale, więc zwykle w samochodzie sobie powtarzam na przykład jakiś fragment i w samochodzie bardzo fajnie mi się pracuje jadąc, że sobie kminię nad jakimś motywem i sobie szukam nowych ścieżek i dużo na scenie, co będzie po tym fragmencie widać. Dobra. Też, że na scenie też te żarty, które wyimprowizuję na scenie, potem są, zostają. Tu będą wyimprowizowane na scenie? Niektóre. Zaraz ci pokażę, które. Dobra. Cały czas podkreślam, nie miałem być usunięty. Moja mama nie chciała mnie usunąć. Po prostu lekarz jej to zalecił, żeby mnie... też mnie zalecił, to jest dziwne słowo. Że... Proszę zobaczyć na ten ryj. Także ja... Ja zalecam specjalność naszego oddziału na aborcji, także mogę wysyć receptę w najbliższej aptece. Tutaj, możesz spauzować? Tutaj się przejęzyczyłem. Że to zalecam. Że zalecił i na scenie sobie zorientowałem, że to nie jest dobre słowo. No. Że zaproponował, nie, że zalecił. Mhm. I miałem tak, że, i na scenie miałem tak, że jak wiesz, jak w restauracji. I potem w tej oficjalnej już wersji, no jest to już jako żart. I to zostało. To zostało. I to się działa cały czas, bo czasami coś wyimprowizujesz i to już potem nie działa, a to działa cały czas. Działa i cały czas gram, jakbym się pomylił. Zajebiście. Zalecił, jakie dziwne słowo. Jak w restauracji. Co za aktor, proszę państwa, co za aktor. Zajebiście. Historia wygląda tak, że aparatura do badania płodu nie wykryła bicia mojego serca, więc według aparatury byłem martwym płodem, po prostu, nie? Znaczy... To były lata 90. na Podkarpaciu, nie? Jaka aparatura, umówmy się. Po prostu do sali wchodziła taka stara szeptucha. Przykładała prawą pierś do brzucha, lewą do ucha. Potrząsała brzuchem, pachur nie dycha! I to była cała aparatura. Już piersi dodałem. Tak. Że już jest ten motyw.
Ale to jest takie głupie, bo to się może wydawać, że to jest taka malutka rzecz, że dodajesz piersi, a to kurwa czasami czyni tak ogromną różnicę, kurde, bo jakby ludzie mogą sobie wtedy to lepiej wyobrazić, czy jakby jesteś bardziej w tej historii. Ale tu mi się najbardziej podoba ten taki build-up spokojny i ten bach, ornie dycha, i taka bach, taka eksplozja, takie uwolnienie tego śmiechu. A w ostatecznej wersji jest jeszcze, że wyciągnęła swój stetoskop, czyli prawa pierś do brzucha, lewa do ucha. Że jeszcze to nazwałem i dzięki czemu lepiej to działało, bo czasami ja to mówiłem na ciszy. Że przykładała prawą pierś do brzucha, lewą do ucha i ludzie mieli, czemu? Nie rozumieli. Nie rozumieli. Okay. Jak dodałem, że wyciągnęła swój stetoskop i oni mieli stetoskop i ja mówię, że prawa pierś, że to był jej stetoskop, okay. To jeszcze bardziej zmieniało ten. I to odkryłem dopiero pod koniec grania anatomii. Bo jak już mam pewne fragmenty, które działają, to czasami je już zostawiam. Tak. I na przykład po jakimś graniu mam tak, kurwa. Albo na przykład już po publikacji. Ja miałem, wow, czemu nie zrobiłem tego wcześniej? Więc. Masz tak, że właśnie po nagraniu, jak już wiesz, że masz wersję ostateczną, nagrania gdzieś dochodzą nowe rzeczy i oczywiście. Jesteś wkurwiony, że oczywiście. Tego nie umieścisz tego. Wszystko pod kontrolą, miałem świetny żartem z toaletami kobiecymi. Pamiętam, że miałem świetny, już nie pamiętam jaki, ale pamiętam, że miałem tak, kurwa, że to się nie znalazło w, wiesz, ostatecznej wersji, to był zły. Teraz grałem firmówkę, ja nie grałem firmówek, ale grałem na zastępstwo Wiolki, bo miała tam awaryjną sytuację, więc pojechałem na zastępstwo. I też to już było po nagraniu mojego materiału w hybrydach i pod firmówkę zmieniłem trochę jeden tekst i miałem tak, to by dużo lepiej działało, gdybym mówił tak zawsze go. I dlaczego tego tak nie zrobiłem? No wiem. Wiesz, tylko dlatego, że musiałem, wiesz, gdzieś tam pod firmówkę sobie inaczej trochę to rozegrać, załagodzić może albo inaczej wyjaśnić sytuację, bo nie gram dla klubowych ludzi, tylko dla... No właśnie... To jest bardzo bolesne, strasznie tego nie lubię, dlatego zawsze marzy mi się, że jak najbliżej wypuszczenia nagrywam, żeby nie było za dużego przeskoku. Tak, tylko że jest zagrożenie takie, że będziesz już zmęczony materiałem. Też tak. I to nagranie nie będzie miało tej iskry. Tak, tak, to prawda. Ja na przykład nagrałem sobie we wrześniu, opublikowałem w grudniu, więc miałem tam stare 3 miesiące i dużo rzeczy doszło i byłem wkurwiony strasznie, ale nieważne. Jakby, dobra, idziemy dalej z twoim tym. Nie, no, ale to była apartament w latach 90. Ja miałem 3 lata temu, byłem na USG mojej żony i... Tam chuja widać na tym ekranie, nie wiem czy kiedyś byliście na USG, tam nie da się nic zobaczyć, nie? Prawdziwa historia z USG, z badania, ja stoję przed tym ekranikiem, nie? I mam, o, kochanie, widać główkę i się wychylam, a tam lekarz nawet jeszcze nie przyłożyłem. Ja tak, to ja zapnę mordę, okej? To wyjebałem, to nie weszło. Dzień, nie? Widzisz tak. po reakcjach, że to... Tak, tak, że to jest... opada temperatura tego wszystkiego. Tak, no więc ja grałem to przez jakiś czas tą historię z tym lekarzem, próbowałem ją dopracowywać jeszcze, znaleźć sposób, miałem tak, nie, okay, no, do wyjebania. No bo tutaj gadasz o tym, że wiesz, że ty będziesz usuwany, a nagle potem jest taka łagodna, więc ewidentnie to trochę tak temperaturowo, no kumą ten. Więc aparatura na Podkarpaciu nie wyczuła bicia mojego serca i lekarz powiedział mojej mamie, że no niestety jest martwy płód i... Trzeba zrobić z tym porządek. I moja mama się, wiecie, no zdołowała, nie? To nie jest dobra informacja. I lekarz to zobaczył i mama mi opowiadała, że on chciał ją pocieszyć. I mówi do niej, ale proszę się nie przejmować. Ma pani przecież jeszcze dwóch synów. Jakby co za poziom empatii, nie? To jest tak, jak moja mama powiedziała, no kurwa, zapomniałam, że no mam jeszcze dwóch, na zimę mi wystarczy, dobra, proszę sprawać, proszę robić porządek, wierzę z odkurzaczem, co tam robicie, nie ma problemu. Ale moja mama powiedziała, nie, mam trójkę dzieci i wypisała się na żądanie ze szpitala, czym uratowała mi życie, co jest pojebane. Ja, dla mnie to nie rozpierdala banie, nie? Jedna decyzja uratowała mi życie. 3 tygodnie później wraca do tego lekarza i znowu na badanie tą samą aparaturą. I aparatura wykryła bicie mojego serca. I moja mama tylko spojrzała na lekarza i on zrobił, no bo aparatura czasem wykrywa, czasem nie wykrywa. I można było powiedzieć wcześniej, nie? Ale przez taki błąd, kurwa, mogą stracić życie. To jest pojebane. Dziwne to jest, nie? Co? No tak. To jest takie... Was by tu nie było, nie? To jest tak... Co byśmy dzisiaj robili tutaj? Myślisz, że dzieli normalnie? No miał być, no miał być. Nie wiem, co to jest. Gdzie on kurwa jest? No to jest żart, który został. To... Improwizowałem to i miałem tak, że w tej ostatecznej wersji mówię, będzie tam pokazane właśnie, że...
Mnie by tu nie było przez tą jedną decyzję. Was by tu nie było. Przede wszystkim was by tu nie było. To nie tak, że teraz byście siedzieli, no miał być. Nie? Okay. I to jako żart zostało. Mm-hmm. A właśnie to ciekawe, że na tym nagraniu akurat w Kołobrzegu ten gościu to rzucił. Tak. Ja miałem tak, no rzeczywiście. Przede wszystkim ich by tu nie było. I co oni by robili. I to, że siedzą i ja byłem usunięty 30 lat temu i oni... No w sensie mnie by to nie... W sensie cała ta sytuacja gdzieś mnie rozbawiła i to zostało. Ale zobacz, z dwóch minut niecałych cztery już masz tutaj. Tak, ale w tej pierwszej wersji, w tym coś tam małej, no. Zapomniałem kompletnie o tym, o tej... Z mamą? Z tym, że wróciła do lekarza po dwóch tygodniach. A to oryginalnie też było? Oryginalnie było, to zapomniałem tam ze stresu, tą część historii. A to jest wszystko, te wszystkie setupy, no. To jest wszystko to, co opowiadała mi mama i ja potem sobie to po prostu próbowałem przerabiać. Wow, to też musi być ciekawa rozmowa z mamą, że chciała cię usunąć. Jak doszło do tej rozmowy? Tak z ciekawości pytam. Jest jeden szczegół, który nigdy nie opowiadałem ze sceny. Moja mama powiedziała to, bo ja tam opowiadam wcześniej, że powiedziała to w Wigilię. Powiedziała to w trakcie Wigilii, że miałem być usunięty. Ja w tym czasie wyszedłem do kibla. Więc oryginalnie było tak, że ja wstałem od stołu, wyszedłem. Moja mama ma czasami taką fazę, że raz do roku... Miał być usunięty. Tak, no. I ja wiesz, wracam i wszyscy patrzą na mnie, nie? Ja mówię, co się stało? Albo właśnie mama opowiadała historię. Ja tak naprawdę nie mogli się poczekać 10 minut? Nie mogli się poczekać, że skończę srać, żebym słyszał historię, która mnie dotyczy? No. I dopiero moja mama drugi raz to opowiadała tą historię. Moja mama trzyma takie historie, że to jest niepojęte. I raz na jakiś czas po prostu rzuca. Tak wypuszcza takie akta. Wypuszcza. Ja mówię, tak naprawdę to jeszcze i to jeszcze? Wow. To była historia, która mnie rozjebała, bo ja to mówię, że 2 lata temu, ale mówiłem przez 2 lata, że to było tak, 2 lata temu. No wiadomo. Więc ja to dowiedziałem się 4-5 lat temu. I dopiero po tym czasie zrobiłem tą historię na scenie. Nie miałem tak, że to jest historia. Od razu. Tak. Miałem tak, że być może kiedyś o tym wspomnę. No. Ale jeszcze nie mam na tyle skilla, żeby podjąć tą historię. Tak? Tak. Chciałem ją zrobić dobrze. Miałem poczucie, że to nie jest jeszcze ten czas. Ha, ciekawe. Żeby, no. Ja myślałem, że musiałeś przetrawić to emocjonalnie, ale to chyba nie było jakieś ciężkie. Nie, dla mnie to... No rozumiem. Moja mama w ogóle opowiadała to, przepraszam mamusiu, ale opowiadała to ze łzami w oczach. Ale dla niej to jest traumatyczna historia. Okay, dobra. Traumatyczna. Ja to przedstawiam, że ona ma pojebane poczucie humoru i ma z tego bekę. No tak, ja to przedstawiam tak. Ale dla niej, jak ona mi to opowiadała, to było dla niej, to jest jedno z najgorszych przeżyć, jakie miała, doświadczeń, jakie miała w życiu. Oh, wow. No bo ona się dowiedziała, że ma martwy płód, ona tak. Czuje, że nie. Kumasz? No. I lekarz jej mówi, to teraz albo idziemy tam. No. Lekarz centralnie mówi, że idziemy zrobić z tym porządek. Teraz, w tym momencie. W tym świetnie. Momencie, tam jest ten korytarz. Więc on mówi do mojej mamy, ona ma dziecko. No, ona no. Chce tego dziecka. Tak. I nagle mówi, trzeba zrobić z tym porządek. No. Wiesz, jak można tak nazywać? Potem dokładnie mówi, że pociesza ją, że... Ma pani jeszcze 2 dzieci i ona jest tą informacją, więc albo przechodzimy tam i usuwamy ten martwy płód, albo idzie pani do domu na 2 tygodnie, no. Bo to jest maks. Bo po tym czasie to ten martwy płód zatruje pani organizm i pani umrze. Wow. Po prostu. Więc moja mama ma 2 tygodnie w niepewności, czy ma martwy płód, czy żywe dziecko. Ma nadzieję, że to jest, wiesz, żywe dziecko. Gdyby ona wtedy powiedziała, no jeżeli tak trzeba, to jasne, idziemy. Usuwają martwy płód według nich, a tak naprawdę mnie usuwają. Co też jest ciekawym w ogóle spojrzeniem, ja chciałem w ogóle zrobić całą wypustkę na temat aborcji. No tak, bo to się bardzo nadaje. Bo mam pewien fundament i pewne inne spojrzenie na to, nie? Tak. Emocjonalne przywiązanie do tego. Tak. Że, ale... Ja też chciałem tą historię opowiadać. Ja wyobrażałem sobie w ogóle, że mój special będzie się tak zaczynał. Że ja sobie siedzę na krzesełku, żółte żarówki, jestem w artefakcie i mówię, wiesz, jakiś czas temu się dowiedziałem, że miałem być usunięty. Ja w ogóle tak to grałem na początku. Tak na smutno chciałeś wjeżdżać w ludzi? Tak. Super. Ja tak wjeżdżałem w ludzi. No.
Pamiętam, że na pierwszych testach, na tych jeszcze w coś tam małej, nie, bo nie wiedziałem jeszcze jak to mówić, ale no. Potem ja wiesz, ja się dowiedziałem, że miałem być usunięte, że miała być przeprowadzona na mnie aborcja. Okej. Okay. I robię pauzę. I ludzie robią. Ale potem po prostu nie wyciągałem tego. No. Po prostu ludzie za bardzo wchodzili w ten klimat ponury. No ja wiem, to trzeba zbalansować dobrze. Tak. A potem ten materiał grałem dla 10 tysięcy osób na stadionie w Poznaniu, bo postanowiłem, że będę grał to na Please Stand Up. Więc gram to, wiesz, na tysiące osób, no. Gdzie nie mogę zrobić. Miałem być usunięty. Tak. Ja to muszę... Miałem być usunięty. To będzie śmieszna historia. Po! Obiecuję wam, jedziemy z tym, yeah, miałem być usunięty. I musiałem, mimo że nie chciałem, ale trochę wymusiła energia ludzi, zweryfikowała po prostu, że muszę pokazać od razu, że luz, ja mam luz tą sytuacją. Tak. Bo miałem w pierwszej chwili, mama mi opowiadała, ja mam tak, wow, to jest niesamowita historia, ale nie miałem coś, dlaczego ja miałbym być smutny, nie? No rozumiem. To nie jest tak, że moja mama powiedziała, że nie chciałam ciebie. Chociaż no teraz to też miałbym tak, okej, wtedy mnie nie chciałaś, ale dałeś mi niesamowite życie i wychowanie, więc totalnie ci przebaczam, nie? Więc, a tutaj jeszcze jest ta część historii, że w ogóle tego nie chciała, więc... Ale pójdźmy tą ostateczną wersję. Dobra, i miejmy to z głowy. To jest bardzo ciekawe to, co opowiadasz. Ale trochę was wkręcam. Troszeczkę was wkręciłem w tą historię, dokładnie tak jak moja mama mnie. Bo cały czas podkreślam, że miałem być usunięty. Moja mama nie chciała mnie usunąć. To lekarz jej polecił, żebym mnie usunął. Zaproponował, nie żeby... Polecił w restauracji. Pani Gosiu, proszę zobaczyć na ten ryj. Proszę zobaczyć na ten ryj. Ja polecam pani specjalność naszego oddziału, nasze popisowe danie. Danie sobie spokoju, proszę bardzo. Więc nie. Po prostu jej zaproponował. W sensie zrobił badanie aparatury USG i aparatura nie wykryła bicia mojego serca. Więc lekarz stwierdził, że płód jest martwy, nie? Znaczy to były lata 90. na Podkarpaciu. Jaka aparatura? Umówmy się. Po prostu do pokoju wchodziła taka stara wiedźma, taka szeptucha. Wyciągała swój stetoskop, czyli prawa piersi do brzucha, lewa do ucha. Potrząsała brzuchem. Pachor nie dycha! I to jest cała aparatura na Podkarpaciu. Do teraz, uwierzcie mi, do teraz. Ale aparatura nie wykryła bicia mojego serca. Więc płód jest martwy. Należy go usunąć z ciała kobiety, żeby nie zatruł ciała kobiety, bo to się może skończyć śmiercią dla kobiety, nie? Tak powinien to powiedzieć lekarz swojej pacjentce. Zamiast tego ten lekarz do mojej mamy... No, pani Gosiu, trzeba zrobić z tym porządek. Jakiś kurwa majster na budowie, nie? No, pani Gosiu, kto to panie tak spierdolił? To ja... No, trzeba zrobić z tym porządek, pani Gosiu, bo to wie pani. Znaczy, my to z chłopakami możemy na trytytki połapać, ale to chuja dam. To chuja dam, pani Gosiu. Ale ile wkręciłeś aktautów i w ogóle, tutaj jest ten, już jest gęsto zrobione. Zobacz, że ja wcześniej nie widziałem, że zdanie lekarza, trzeba zrobić z tym porządek, no. Już jest setupem. Tak, który miał. Ja wcześniej to podawałem jako puentę. Tak. Że tak. I ludzie się zaśmieją, bo ja już miałem tak, to jest absurdalne, że tak lekarz powiedział. Tak. A tutaj robię porównanie. Tak. Nie? Że już w tym zobaczyłem potencjał po jakimś czasie i to powiem ci dokładnie w którym czasie, gdy miałem to zagrać na dużych stadionach. No tak. Ja miałem tak, tu jest za mało. Tu jest za mało. Ta historia w małych salach, sama ta informacja jest ciekawa i absurdalna i zabawna, ale tam musi być coś dokręcone jeszcze, nie? Tam musi być coś wsadzone, żeby to dośmiesznić po prostu tą historię. I dlatego tutaj tak nad tym popracowałem, że to było to miejsce i znalazłem to miejsce i dorzuciłem to. No, ja też tak czuję, że inaczej się gra na dużych stadionach, a na takich małych salkach, bo na małych salkach nawet małe rzeczy mogą być bardzo energetyczne i ta temperatura się utrzymuje, a jak masz tysiące ludzi przed sobą, to taka, hej, miałem być usunięty, to ludzie będą tak, dobra, jestem w 30 rzędzie, kurwa, dawaj. No nawet to, że nawet jeżeli oni to poczują, to nie masz tego odbioru, bo tak. Na małej sali cały czas to czujesz, są te niuanse, te pojedyncze śmiechy, które robią robotę. Tak. A na stadionie masz tam jak siekierą.
Tam musi iść, tam młócisz po prostu, młócisz żarty, tych ludzi. Młócisz, musisz dotrzeć do wszystkich ludzi, jest 10 tysięcy osób, połowa jest zaszczepionych, połowa uważa, że jesteś zjebem, jeżeli powiesz, że się zaszczepiłeś Pfizerem i zaczną, i nie będą się śmiać do końca występu, bo powiedziałeś, że Pfizer wypowiedziałeś, więc oni już się zamkną na to, więc jest masa takich aspektów na takim tłumie. Tak. Inaczej. A poza tym, jeżeli na dużej sali właśnie nie młócisz, tylko próbujesz grać niuansami, to ludzie wyczuwają, że coś jest nie tak, że wiesz, że tu chyba powinien być śmiech, bo ale ja się powinienem zaśmieć, ale dlaczego nie ma tego pogłosu całego? Coś jest nie tak, chyba nie daje rady. I widziałem, jak bardzo dużo komików na przykład na supportach ze świetnym materiałem po prostu nie radzi sobie. O, to ciekawe. Bo po prostu nie był ten klimat na dużą salę. Ja pamiętam, jak grałem na stand-up show, materiał, gdzie grałem właśnie z Bezbeka, solowo miałem tak rozkurwia. Ja byłem po lotku jeszcze. Miałem tak, nie ma problemu. Ja wchodzę z tym materiałem, jeb. Mam odbicie od lotka, potem mam to, potem mam takie, to jest fajne, to jest konstrukcja. Rozkurwia, jestem pewny tego. Gramy w Poznaniu, pierwsze 7 minut ryję po prostu mordą o ziemię, po prostu... Rozumiesz? Także ja wychodzę tak, nie? W sobie mam. Robię pierwszy tekst i mam wow! Coś jest nie tak! Chyba mnie nie słyszą. I zaczynam mówić rzeczy i nie działa w ogóle jak na solówkach, nie? Tak, pierwsze tak, siedem, tak. Ja po 7 minutach mi zaczyna się kręcić w głowie, nie? I ja mam te... Dobra, trzeba dzwonić, dobra. Trzeba się uspokoić. Wziąłem głęboki oddech i jakoś od nowa próbowałem, wiesz, wzbudzić tą energię i potem druga część już gdzieś wyciągnąłem. Okay. I potem musiałem nauczyć się znowu grać to na dużych salach. No, to więc jest inne zwierzę. Doświadczenie dużych sal jest absurdalne i trzeba się go nauczyć. Tak. Dlatego ja na przykład nie jestem za tym, że jeżeli są duże sale i trasy, że się bierze na przykład support na jeden występ albo na dwa występy. Bo dobry nauczył. Występ jest po trzecim występie. To trzeba się nauczyć. Jakikolwiek byś nie miał materiał, trzeba się nauczyć grać na tej dużej sali. Ten dźwięk masz inny, rozumiesz, jak na dużej hali, jak ze spotkać to wraca. Tak. Nie wiesz, czy masz na nią czekać, czy po prostu nie wiesz, musisz to wyczuć i to dopiero po którymś graniu zaczynasz czuć. To prawda. Ja chciałem powiedzieć, że z Szumim gadałem, jak on jechał na, już nie pamiętam, na którą tą trasę i miał gadać o Afryce. I ja mówię, ty tak jakby, tak szczerze, jakby po kumpelsku. Częstochowa. Tak. Gala stand-upu. I byliśmy przy tym. Byłeś przy tym? Byłem, oczywiście. I ja mówię, że to nie jest to za spokojne na to, taki wiesz, bo to jest taki bardziej storytellingowy ten. Ale on wjechał na pewno, on był tak pewny, no, rozumiesz. No to co ty, nie? A to w sobie ty tam byłeś, a tam nie byłem. Przed galą, on ma tak, ja już mam gotowe. Tak, on urósł w swojej głowie, on myśli, ja już jestem geniuszem komedii, słuchajcie, pokażę wam, jak to się kurwa robi na dużych salach. Tak. On się pyta, jak on jechał na to, ja mówię, no dobra, słuchaj, ja ci radzę jako kolega. Tylko, że w Częstochowie zaczął najeżdżać na żużel, no wiem, gdzie to jest sport tego miasta. I wycofał wszystkich ludzi. Oni go nie wybuczeli? Tak, zaczęli buczeć, no. Dokładnie, kilka tysięcy ludzi w Bydgoszczy. Tak, w Częstochowie. W Częstochowie, przepraszam, zaczyna buczeć na Piotra Szubowskiego, który ma materiał o Afryce. Był bardzo ciekawy występ. Dobra, nie będę sprzedawał jego historii, ale jako on tu przyjdzie, tak, to wam pomęczę. Tak, no, ale pamiętam, że on sam by ci to powiedział, on był rozbity kompletnie po tym, bo on nie wiedział, co się dzieje. Rozumiesz? On myślał, że że swoją charyzmą to obroni. Oczywiście. On ma potężną charyzmę, ale... No, ale kurwa, to jest inne zwierzę. Jak w klubie przychodzą na twoją solówkę, to inaczej grasz, niż jak idziesz i jest, powiedzmy, nie wiem, 5 tysięcy ludzi i połowa może cię nawet kurwa nie znać. Stary, nie wie, kim ty jesteś. Zdecydowanie. Albo masz powitanie takie i ja to wiem, ludzie mi nie wierzą, ale ja to wiem. On miał mocne powitanie czasami, takie, że... Czyli go rozpoznawali? Czy nie? Nie, myśleli, że to jest Szulowski. Naprawdę? Naprawdę, bo Rutek robił tam taką zabawę, że jest beef między Szumowskim a Leją. Tak. I jest, kto jest Team Szumowski. Jest wrzawa. Tak jakby kojarzyli i wiesz, kto jest Team Leja i jest mała wrzawa. Okej. Okay. I masz tak,
to nie jest tak, że ta część jest Team Szumowski. No, no, no. Ludzie nie mają pojęcia. To jest Kuba Ruciński, to jest Robert Rutkowski, to jest... Wiesz. Więc jestem przekonany, że duża część tych ludzi myślała, że wchodzi Szulowski. Zresztą Szumowski ma kilka wypytaj go o to. No. On ma kilka historii właśnie Szumowski-Szulowski. Ma jedną historię z no, ale to on ci pewnie powie. Dobra, nie będziemy sprzedawać jego historii. Wracamy do twojego materiału, gdzie dodałeś act out z panem robiącym na trytytki. Jak to było, że przy... Kto pani to tak spiednia? Czy jak to było, że przygotuje specjalność? Jezu, co? Nie pytam słowa, które powoduje, że zaczynasz odgrywać, że przygotować. Przygotować? Kurwa. Polecić. Że ja po nie polecić, potem tutaj to z tym... Aha, że trzeba zrobić z tym porządek jak majster na budowie. Porządek, no. Dziękuję ci bardzo. Dobra, jedziemy dalej. Więc moja mama posmutniała i on chciał ją pocieszyć. Dokładnie z tym samym poziomem empatii. I mówi do niej, ale proszę się nie przejmować, pani Gosiu. Przecież ma pani jeszcze dwóch synów. Ja mam tak, co to jest za poziom empatii do pacjentki? Do wódki mamy większy poziom empatii. Wyobraź sobie, że wraca z Orlenka, normalnie 23 wraca z Orlenka. Masz 3 butelki wódki. Idziecie z chłopakami. I nagle jedna się wysuwa i się rozbija na ziemi. Żaden kolega nie pomyśli, żeby powiedzieć, to spokojnie, to 2 nam wystarczą. Każdy by miał, ja pierdolę, co to odjebałeś? Odkupywujesz, to nie ma takiej opcji. Siorbaj. Więc moja mama się oburzyła na te słowa i powiedziała... Właśnie w tym momencie miałem tak, jaki będzie przykład, gdzie ludzie na stadionach zrozumieją? Wódka. To będzie ten przykład. Wszyscy będą znali wódkę i będą wiedzieli, o co mi chodzi. O jaki poziom empatii. No to 3 butelki wódki i wszyscy, już wiemy, o czym mówisz, Michał, już wiem. Jest zrozumiałe, jest act out, jest wszystko się zgadza, jest tak. Ten... dobra. I powiedziała do lekarza, nie, ja mam 3 dzieci. I wypisała się ze szpitala na żądanie. Czym uratowała mi życie? Ta historia mnie rozjebała. Może nie tak bardzo, jak zrobiłaby to sama aborcja, ale jednak wiecie. To nowe, to skąd to się wzięło? No, bo zawsze mówiłem na scenie, że mnie rozpierdala ta historia i raz powiedziałem, że mnie rozjebała. I miałem tak, że to jest potencjał w dwuznaczności tego słowa, więc aborcja dużo bardziej by mnie rozjebała i gdzieś to, wiesz, raz testowałem i weszło. To już 3 masz ten, że miałeś polecić, to drugie? Polecić wszystko, że trzeba zrobić z tym porządek wódka i rozjebałem. Teraz no. To, no. Ale ja to przeżyłem, ja to przetrwałem, to jest niesamowita ta jedna decyzja i mnie by tu nie było, to jest pojebane, nie? Was by tu nie było, przede wszystkim was by tu nie było, nie? To nie tak, że teraz byście siedzieli, no miał być, no. Miałem historię o kończycach wielkich. O chuj chodź! To jest callback do tam crowdworku wcześniejszego. Okay. 2 tygodnie później moja mama musiała wrócić do tego samego lekarza. Na to samo badanie. Tą samą aparaturą. I aparatura wykryła bicie mojego serca. I moja mama tylko spojrzała na lekarza, nie? W ręce ścierka w pierdolka. To jest callback tam. I lekarz centralnie robi... Czasem wykrywa, czasem nie wykrywa. Wiecie, ile przez tą aparaturę dzieci nie powstało na Podkarpaciu? Znaczy mówimy o ludziach z Podkarpacia. Ile dzięki tej aparaturze? To jest koniec. Ładnie. Jak się domyślasz, no. Ostatni tekst nie siadał na Podkarpaciu. Zrobiłem go w Rzeszowie na ciszy. Wow, no tak. Bo się zapędziłem. Ja mówimy o ludziach z Podkarpacia, ile dzięki tej aparaturze i ludzie mają. My jesteśmy z Podkarpacia. Jestem bardzo ciekawy, co ludzie na to w komentarzach. Na pewno dostanę groźby. No dostaniesz, nie ma opcji. Na pewno, na bank. Ale to dużo roboty wkładasz to. To jest jakby, jest tam dopisywanie, praca nad materiałem. Oj, tak. Czyli jak ty nie odsłuchujesz, to w jaki sposób pracujesz nad materiałem? No gdzieś tam pamiętam, no z tym anatomią miałem rozpisany tekst, więc czasami siadałem nad tym. Ja jak gdzieś czuję, nawet jak mówię pierwszy raz, ja czuję, że tam jest potencjał w tym jeszcze, nie? Mm-hmm. Że to nie jest tak, że to jest skończone. No właśnie. Że i szukam po prostu miejsc i czasami siadam do tekstu i pracuję nad tekstem bardziej. Okay. I dopisuję.
Dlatego, że czasami jak mi coś umknie, to musiałbym za każdym razem tego słuchać. Jak mam to napisane, to wystarczy, że to przeczytam i już to mam, nie? A więc... co z elementem energetyczno, powiedzmy, intonacja, wiesz, podanie nad tym elementem, jak je, wiesz... Intuicyjnie, kompletnie. Bo ja sobie też słucham, patrzę, jak podaję, jaki rytm robię, gdzie pauza, gdzie coś, wiesz, odsłuchiwanie i oglądanie. Odsłuchiwać nie lubię, właśnie oglądanie mi to więcej daje, dlatego mi to dużo bardziej pomaga niż właśnie siedzenie nad samym tekstem suchym. Bo czasami zapominam albo sobie przekłamuję w głowie, a potem jak słyszę, to mam takie, ach kurwa, dlatego to nie zadziałało, bo ja tutaj spierdoliłem to. Wiesz, bo pamięć po prostu jest zawodna, przynajmniej dla mnie. Ale co do właśnie act-outu, to intuicyjnie pamiętam mniej więcej, jak to powinno być zagrane, a potem w trakcie występu mam tak, o, nie siadło, a, bo zrobiłem tak. A, okay. Już tak nie rób, nie? I gdzieś to potem czuję. Okej. Okay. Gdzieś, jeżeli chodzi o to, to gdzieś mam wyczucie, jak to zagrać, żeby to lepiej zażarło. No. Więc tutaj z aborcją, no to jak wjeżdżałem na, właśnie jak mówiłem wcześniej, musiałem wjeżdżać na wesoło, no to potem już sobie zapamiętałem, nie musiałem odsłuchiwać, już wiedziałem dlaczego. Ja też mam menedżera świetnego, który mi ogląda i mi podpowiada. A, to jest bardzo ważne. To dlaczego tak podałeś to, Michał? Dużo lepiej się dało, jak podawałeś w ten sposób. Miałem tak, dobra. Okej. Okay. A czułeś, że o tą tranzycję mi chodzi, że na początku grasz sam w klubach, nie? Solówka, wjeżdżasz na stadiony, zmieniasz styl, wracasz do klubów ze zmienioną formą. Jak czujesz przeskok ten, że podania? Czy uważasz, że to było na plus do twojego podania? Totalnie. To zawsze działa na plus, bo wprowadza większą energię. Mhm. Te grania stadionowe czy halowe wymuszają na tobie do... może nie dopracowania, ale właśnie dokręcenia tego materiału. Takiej ekonomii. Tempa. Bo tam jak masz po 15 minut każdy i wychodzisz jako szósty, jesteś przedostatni i teraz tylko za tobą jest Zola i oni tylko na niego czekają, więc ty jesteś nagle ktoś jeszcze, musisz wyrobić to tempo, żeby nie dość, że dorównać tamtym w tempie, to jeszcze, żeby oni czekając na gwiazdę dla nich, żeby jeszcze mieli ochotę cię słuchać, więc tam walczysz o widza, więc tym tempem, wiadomo, że czasami może to stracić. Tak. Wydaje mi się, że ten materiał, jakbym grał go tylko w klubach i nawet zostawił go na takiej energii, to w pewnym momencie być może poradziłbym sobie z tą energią, w pewnym momencie wiedziałbym, jak to zagrać, żeby oni się, wiesz, nie zagłębiali w ten ponury klimat. Ale też pomyślałem, może za wcześnie, w sensie... Zagrajmy to na energii, to ma być, oni przychodzą na piwo, trochę się zrelaksować, dlaczego ja mam ich jeszcze, wiesz, w jakąś spiralę, tak, dokładnie. Oni mają się rozerwać, oni mają się bawić, więc ja staram się na występach robić wszystko, żeby oni się jak najlepiej bawili, a nie żeby jakieś gdzieś tam, wiesz, moją ambicję, żeby to zrobić. Arcyfarcy. Tak, no bardziej artystycznie. Tak. Gdzieś przekładam chyba, przynajmniej na razie być może, jak wiesz, byśmy się spotkali za 2 lata, to powiem, że... Byłem śmieciem, że tak mówiłem wtedy. Ale właśnie mi się rodzi pytanie odnośnie tego, co mówisz. Bo ja mam wrażenie, że stadionowość spłyca przekaz. Że właśnie musisz być fajerwerkowy. Musisz być, kurwa, tu przyjdę, zagadam, bach, mam puentę. I te puenty lecą. Nie masz właśnie możliwości zrobienia atmosfery. Nie masz właśnie zrobienia klimatu, po eksplorowania smutniejszych w niekoniecznie wymuszony sposób taki, że ja muszę was cały czas bawić, bo przyjdziecie na rozrywkę, zapłaciliście tyle za bilety, jest tutaj, wiesz, gwiazd, bla, 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 muszę się też ścigać w jakiś sposób, wiadomo, jak to działa. I się tak zastanawiam, czy właśnie stadionowość nie zabija trochę takiego jakby ważnego tematu. Ja nie czuję, żeby mi to zabiło. Ja cały czas mam tą energię w tej historii, jest dopunchowana, więc ja jestem zadowolony z tego, jak to podawałem i jak to rozegrałem, jak to dopracowałem. Finalnie być może to było, wydaje mi się, że to było lepsze rozwiązanie, że poszedłem na wesoło z tym, a nie na smutno, przynajmniej w tej chwili. Bo to i tak jest odważny temat, jak na takie stadiony. Tam nie jest taki, rzuciłem sobie kłodę, a jeszcze na plistem występowałem pierwszy. Pierwszy byłeś? Tak. Ja byłem na Legii i byłeś ostatni. Na. Teraz ostatnio, znaczy kurwa, w ostatnio, maju to przepraszam było. Cię bardzo. Tak, to były pierwsze grania. Roku temu, czy tak, bo wtedy Zola mnie poprosił, żeby on nie był zamykał. Pierwszy? Żeby on był pierwszy. Tak, a on mnie poprosił, bo miał świeży materiał i wiesz, nie czuł się ten. Była ogromna presja. No tak, no nie dziwię się, no on jest ten. No. Więc a Piotrek jest na tyle pokornym facetem, że on nie ma, że wiesz, ja rozkurwiam. Muszę być ostatni, tak?
rozkurwiam w każdym momencie. On też ma dużo pokory co do siebie, i więc on wtedy właśnie poprosił, żeby nie był ostatni, i ja powiedziałem, chuj, nie. Ja już, aborcją. Jest to jedno z najgorszych rzeczy, których kompletnie nie rozumiem na tych trasach. To jest kłótnia o kolejność. Jest to dla mnie tak męczące za każdym razem, że tyle tych usprawiedliwień, tyle tych, ja za każdym razem mam, ja pierdolę, jest, Leja, będziesz ostatni, chuj, będę ostatni, tak. Leja, będziesz pierwszy, chuj, będę pierwszy. Tak, tak, tak. Dwie najtrudniejsze pozycje, tak. Pierwszy i ostatni. I wiesz, i którą wybierasz, Leja? Tak. Czy ludzie będą zmęczeni? Nie, jak sobie na świeżych, jak sobie, kurwa. Ja mam z tym masakrę, więc ja mam tak, jeżeli mi zaproponują, że będę pierwszy, to zrobię. Tak. Okej, okay. Dlaczego? I wchodzę o aborcji i mam 7 minut. Ciszy. Może nie ciszy, ale naprawdę, musiałem przebrnąć. Ale na początku trasy, bo to myślałem się, że pod koniec trasy już pewnie rozpierdalałeś tym samym. Odwrotnie miałem poczucie. Naprawdę? Tak, ja właśnie po graniach stadionowych na Legii z tym materiałem miałem tak, mogę kończyć z tym materiałem. A. Jest inny troszkę, tylko że tak, tam miałem początek o maseczkach, tak. To było aktualne wtedy, więc fajnie wchodziłem, potem mogłem sobie zjechać do aborcji, miałem luz tym, że jest trochę mniej i potem o penisach wyciągałem, nie? Zdanie jest cudowne, no. Tak. I to jest nasza praca, kochani. Nasza praca. Tak, penisy wyciągnął na koniec. Penisy, tak. Więc czułem się dobrze z tym. I miałem tak, że też będę pierwszy i też będzie okej. Okay. Tylko w pewnym momencie gdzieś tam musiałem poprzerzucać materiał, więc na Please Stand Up ostatecznie nie grałem maseczek już. No. I zaczynałem aborcję. Miałem tak, chuj, zobaczymy, co się wydarzy. I nie było łatwo. Nie było łatwo. Ale wiesz, kolejna nauka, a i tak penisami wyciągałem, więc kończyłem dobrze, a zaczynałem ciekawie. Okej. Okay. I zawsze byłem tym typem, który mówił o aborcji, nie? No, ale to jest trudny temat, ale to też jest, uważam, że fajne, żeby trudniejszą drogę czasem wybrać, to nie jest, kurde... Dobra, będę gadał, też na piwie byliśmy, ale że się pomyliłem, siadłem nie do tego autobusu. No dobra, ale kurwa, zobaczmy, jak trochę pod włos ludzi weźmiesz, jak to zadziała. Ja lubię, szanuję i lubię takie rzeczy, więc... No dobra, to co, to chyba już dobrnęliśmy do końca, do wszystkich tych... Co do tego fragmentu, tak. Tego fragmentu, co, polecamy na YouTubie anatomię. Teraz cię z czym będzie można zobaczyć na żywo, gdzie cię szukać i co robić? No teraz zaczynam trasę z nowym materiałem. Ostatnie testy mam dzisiaj, jutro, potem prapremiera 3 dni i potem zaczynam już trasę do kwietnia. Maj, czerwiec mam tajny projekt, o którym nie mówię na razie. Potem jest Please Stand Up, znowu wakacje, Please Stand Up i potem wracam do solowego. Więc... Masz już nazwę nowego, solowego? Prawdopodobnie chciałbym się mylić, ale to jest jeszcze tak, że myślę nad nazwą. Ja zawsze z tą nazwą, zawsze nazwę miałem co do fragmentu, który wyjebałem ostatecznie. Wszystko pod kontrolą, bo ja miałem tak, okej, nazywam, wiesz, robię testy, mam wszystko pod kontrolą, miałem fragment, ja to rozbuduję, to będzie mój podstawowy fragment. I wiesz, gram i nagle nie ma tego fragmentu, wiesz, nagle wypada, a nazwa zostaje. Tak. I tak było wszystko pod kontrolą, potem bezbek. Tak samo, że miałem motyw, który miałem tak, rozbuduję jak chuj. Bo chodziło, pamiętam, że chodziło mi o te osoby, które teraz są w internecie, mają 12 lat i piszą jakieś durne komentarze i oni mogą być politykami, oni mogą być doradcami finansowymi, wiesz, za 20 lat. A dalej, w sensie ta kultura dalej zostanie, nie? Czyli będzie prezydent, który kiedyś był bezbekiem, nagle jest prezydentem, dlaczego nie chcemy mieć prezydenta bezbeka, nie? Albo który miał nick bezbek, albo nick jakiś tam, nie pamiętam jak. I pomyślałem, że to jest fajny motyw do rozbudowania, nigdy się za niego nie wziąłem, nazwa została. Więc no tutaj z anatomią tak samo. No. Z anatomią miałem tak, że chciałem cały materiał oprzeć o to, jak jesteśmy zbudowani, absurdalnie jako my. Tak. W sensie, bo tam i mam, bo tam mówię też o USG Yonder potem, bo też mówię o swojej przypadłości. I to opisuję, więc tam mówię o penisach, ale też miałem o tym, wiesz, dlaczego mamy przełyk i układ oddechowy w tym samym miejscu, to jest pojebane, wystarczyłoby, żebyśmy mieli tu dziurkę do jedzenia, wiesz, kelner podchodzi zapytać, czym nam smakuje, moglibyśmy sobie z nim porozmawiać, jedząc w trakcie, nie byłoby problemu.
wiesz, o tym, że mamy odbyt w centralnym punkcie naszego ciała, że mamy w dziwnym miejscu, gdyby był w stopie, byłoby dużo lepiej. Dużo wygodniej, no. I miałem jeszcze tak bardzo dużo motywów chciałem rozwinąć i ostatecznie się okazało, że nie, że poszedłem w kutasy tylko. Bo naprawdę... To też jest anatomia! Ale stary, po jednym występie w Rzeszowie podchodzi do mnie gościu z publiki i mówi: kurde, wiedziałem, że ten program nazywa się Anatomia, ale nie wiedziałem, że Anatomia Penisa to jest. I to był, wiesz, i potem przesłuchuję. Pamiętam, że grałem właśnie tą firmówkę w Zastępstwie dla Wiolki i tak, wiesz, kminię, jaki teraz, bo musiałem pozmieniać kolejność, nie, żeby tam energię inaczej rozbudować. I miałem tak, dobra, jaki teraz kolejny materiał? Kurwa, to mam o penisach. Dobra, to może teraz nie, może to powiem. A tu jest o obciąganiu, ja pierdolę. A tu jest, kurwa, znowu kutasy. I miałem tak, czy ja mam coś bez kutasów? I rzuciłem materiał, dobra, bo mam bez kutasów, mam ten motyw, dobra. Dobra, to teraz widzimy w temat kredytów. Ale kończę tam obciąganiem znowu. Co jest ze mną? I cały materiał jest o obciąganiu, o kutasach. Jest bardzo wulgarny. Ale w nowym materiale nie mam nic o seksie. Gratuluję! To jest, będziesz na się razie, wybijał. Na razie nie mam nic. Na razie, może dopiszesz, nie wiadomo. To jest ciekawostka, jak zacząłem pisać anatomię, pamiętam, że gadałem z Wojtkiem Piętą, miałem pierwsze motywy na open micach i do Wojtka mówię tak, że mam takie założenie, że nowy program będzie zupełnie bez seksu. Mm. Anatomia miała być zupełnie bez seksu. I wyszło 55 minut o kutasach. To jest świetna reklama, mi się wydaje. Od ilu stron można ugryźć ten temat? No. Tak. No. Dlatego, jak mówię, ten materiał, który robię, zostawiam i nie wracam do niego. To jest mój poziom, był na tamten rok. Rozumiem. Teraz chciałbym iść gdzieś dalej. I fajnie, że w tym nowym materiale gdzieś trochę się bardziej bawię i kombinuję trochę inaczej. Też, o penisach nadal. Nie, właśnie nie mam właśnie nic. Teraz tylko piździe mówię. Bo... Nie, dużo mi dała współpraca z Szumowskim. To, że byliśmy razem na gali, to, że często też się spotykamy i też trochę pracujemy razem, no. To jego styl mi bardzo dużo dał. To w ogóle, jest. Że po graniach stadionowych jeszcze przed pandemią, po stand-up show, poszedłem na jego solówkę w Krakowie. No. I on grał pod baranami dla 100 osób. I miałem tak, to nie trzeba robić puentę za puentą na solówkach. Nie trzeba, no. Jest super klimat, wszyscy tak. Się dobrze bawią. On panuje nad tym wszystkim, on wie, gdzie będzie mocna puenta. Gada sobie z publiką, to nie jest nastawione, że trzeba odbić piłeczkę i zajebać tego heklera, tylko jest ciekawe, co mówisz, szanuję twoje zdanie. I leci dalej i wszystko sobie płynie, nie ma, wiesz, rżnięcia tych puent, tylko ja czuję się fantastycznie na jego występie i mam, kurde, i sobie przypomniałem, że można, nie? No, że tylko, można. Właśnie o tym chodziło, to stadionowe, a to solowe, to jest, kurde, inne zwierzę po prostu. Tak, tak. Może komuś tak. Pasuje tamto, ale ja lubię właśnie to, o czym ty mówisz, tak, tak mówisz, no. Solowy występ, który jest naprawdę... Ale też, jeżeli jest obcy, też polecam to doświadczenie stadionowe, bo bardzo dużo daje inną perspektywę, nową naukę i tak. Może właśnie zrozumienia, chyba nie chcę tego robić. Słuchajcie, jak będziecie mieli opcję grać na stadionie, tak, no? Nie odmawiajcie. To tak. Jest nasz przekaz tutaj. Zgódźcie się, to jest ważne. Jestem właśnie bardzo ciekawy, jak zagraniczni komicy do tego podchodzą, bo dla nich solówki są na przykład dla 2000 osób, dla 3000 osób. Dla nas to już jest halowe, stadionowe granie. Tak, jednak tak. Mamy Billa Bera czy Louisa C.K., którzy się, wiesz, bawią dalej. Robią sobie tematy, które są trudne. No. I żarty, które niekoniecznie są na masę. No. Ale już... A jednak to robią. To nie jest to, że oni są tym takim, wiesz, ci theater comics, taki, bo masz ten gamę, nie? Że jesteś klubowy, potem jesteś teatrowy, a potem jesteś halowy, nie? Że masz te trzy levele i oni są takim teatr hala, ale jednocześnie oni mają jakby przyzwolenie gadania jak w klubie i mogą mieć w dupie. To jest strasznie dziwna kombinacja. No właśnie, jestem ciekawy, czy da się to u nas zrobić. Spróbujmy, nie wiem. Ambitnie, spróbujmy. Bo na tych, wiesz, na tych łączonych występach dla wszystkich, to kurde, tam nie masz miejsca. Tam, nie masz. To co gadaliśmy przed chwilą. Ale jeżeli masz solówkę, to być może solówkę na hali nie trzeba robić halowo.
No jestem właśnie ciekaw, jak Szumi będzie to robił, bo on właśnie robi taki klimat. On nie robi takiego, że ma wyścig, on ma mocne fragmenty, ale ma też takie, gdzie tam se pauzuje, myśli, rozmawia, wiesz, jest taki ten. I to jest super, bo mi się wydaje, tylko właśnie pytanie, czy jego właśnie ta energia będzie dźwigać się na takie sale, bo to też, kurde, różnie bywa. Wydaje mi się, że to jest kwestia publiki. Jeżeli on by miał, jeżeli Szumi miałby halę swojej publiki, oj, to na maksa, swoich fanów, totalnie. Masz rację, w sumie tak. Bo ja widziałem jego fragment na gali stand-upu i ten sam fragment na jego solówce w Toruniu w klubie. No i to jest niebo i ziemia. No na hali on to ludzie nie łapali tych niuansów tej puenty, tej pauzy. Nie wiedzieli, że pauza już jest puentą. Tak, nie widzieli tych jego drżących ust. No, tam tak, było, no. Nie wie niby co powiedzieć, a tak naprawdę... To nie pomagało na hali. Zbliżenie tego ust. A w klubie to żarło bardzo. No dobra, to słuchaj. Dziękuję ci serdecznie za przybycie. Zapraszamy na żywo na występy. I tak ten. Jest. Peace. Peace in love. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Wszystkich nerdów. Dziękuję serdecznie Michałowi, dziękuję serdecznie wam za to, że słuchacie, oglądacie. Mam nadzieję, że ten idziecie na open mic'i i piszecie rzeczy i ten podcast się do czegokolwiek wam przyda. A jak nie i lubicie dowiedzieć się, jak my tworzymy, no to cieszę się i dziękuję za uwagę. Zapraszam na występy na żywo zarówno Michała, jak i moje. Jeżdżę ze swoim materiałem Życie. Michał teraz będzie się przygotowywał do kolejnego swojego solowego, więc szukajcie biletów online. I pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia też w internecie.